Siemaneczko, witam was w kolejnym filmiku z rozbiórek. Dziś przygotowałem dla was elektryczny przepływowy podgrzewacz wody firmy AGA, jakiś tam elektrometr zielony. I tak, chciałem sprawdzić ile i co tam w nim się znajduje. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie do końca. I tutaj jeszcze ogłoszenia parafialne. Udało mi się sprzedać transformator z mikrofali. Także niestety, ale wyszło na wasze. Zarobiłem 45 zł z tego transformatora. No, można powiedzieć, że nie jestem zadowolony, bo mieliście rację, ale no cóż, także teraz będziemy sprzedawać różne rzeczy, które są w miarę dobre. A tu mamy podgrzewacz spalony, wrzucamy go na wagę, sprawdzamy ile on waży. Równe 2 kg i 5 gram, czyli 2 kilo. 2 kilo tutaj mamy podgrzewacza. Co jest w środku? Za chwilę się przekonamy. Zauważyłem, tutaj mam tylko dwie śrubki. Odkręcam je i mam nadzieję, że otworzymy już i zobaczymy, co jest w środku. Także druga śrubka odkręcona. I co? Otworzymy go. Otwieramy go, tak? Otwieramy. I co jest w środku? Aha, coś takiego. Ile śrubek tu jest? Tu już mamy mosiąc, żółty. Miedzi trochę. Kabelki, nie kabelki. Mosiąc żółty też. Jakieś kostka się przyda. O! Gdzie o tam? Kostka porządna. Zostawimy sobie. A to jest pewnie to, gdzie się tam grzeje woda. Zaraz sobie sprawdzimy, czy można to rozwalić i co jest tam w środku. Pewnie jakaś grzała będzie. Ale śrubek, a śrubek tutaj. Kurczę, co odkręcania. A tu jeszcze chyba miedziany kabelek jest. Jak mi się dobrze wydaje i tu. I tu. Bo to z mosiądzu przez aby nie było. Że coś tam już będzie, nie? Zawsze coś tam się zarobi. Leżało sobie przy koszu, to zabrałem, no mówię, co będzie zanieczyszczać nam środowisko, nie? Tutaj sobie odkręcimy później tą kostkę i kostka zostaje, a kable wiadomo na miedziuchę. Chyba stary, bo jeszcze mosiężne, niepobielane te zaciski. Dobra, ja sobie tu odkręcam, zaraz odkręcę to, zobaczę z czym to się je i co jest w środku. Tutaj widzę, że można odkręcić, także na plus. Też wykręcimy, a to pewnie jest jakieś tam na tych złączkach. Które zaraz sobie sprawdzimy, o co tu kaman, nie? A na przykręcane nawet. Na bogato. Powiem wam, że chyba trochę to już ma, bo nawet się odkręcić nie da. Tutaj mamy grzałeczkę jakąś. 85, no dobry, dobry. W tej kostce pewno co będzie, nie? Nie wiem co. Nie wiem, czy tą kostkę opłaca się rozbierać, czy zostawiamy. Ale chyba rozbierzemy, nie? Co znajduje się w środku? I w środku mamy na pewno mosiąc żółty, trochę miedzi. I tyle. Nic nadzwyczajnego. Troszkę powiem wam, że rozkręcenia jest. Ciekawe, ciekawi mnie to właśnie, o co to w tym chodzi. I jak to będzie wyglądać. Jak wyciągniemy, czy to trzeba będzie piłować. I co jeszcze w ogóle, z czego to jest? Czy to jest? No, sprawdzimy, czy to metalowe, a raczej to jest aluminium. Aluminium odlew. Tu widzicie metalowe. A to chyba jest ameliniowe, tylko trzeba będzie grzałę wyciągnąć bankowo, nie? No nic, za chwilę weźmiemy najlepsze narzędzie tnące, czyli młot i sprawdzimy, o co w tym biega. Także ja sobie tu rozkręcam powoli i zaraz do was wracam, nie? I tak, pies sobie szczeka, wszyscy krzyczą dookoła, a ja właśnie skończyłem rozbierać ten podgrzewacz. To okazało się, moi drodzy, że jest to miedziane. To mamy miedziane, a zatem troszkę waży i myślę, że będzie kupę kasiory z takiego podgrzewacza. To jest ta końcóweczka. Tak. Tutaj mamy grzałkę. Grzałka była w opłakanym stanie. Grzałka się po prostu spaliła, rozwarstwiła się na każdej długości, nie? Jak tu widzicie, no grzałka fest przepalona. Pewnie biło i dlatego zostało wyrzucone. No i tu mamy te rureczki, co były obok.
Ale to mnie tak zdziwiło, że to jest miedziane noże. Szok, no szok, szok. Tu mamy trochę mosiądzu. Mosiądz też jest. Tutaj są te dwa przełączniki. Takie klikacze. Tu macie o parametry. Tu jest tak, o tak, a tu jest tak. Nic nie widać zapewne, bo to jest zamazane. 16-amperowe, 400 W. T85. Jak ktoś chce, ja sobie to zostawiam. Będę zbierał. Może się uda zhandlić, nie? I co? No przechodzimy do ważenia. No już daję wagę. Waga jest, jak widzicie. Na pierwszy rzut idzie złom. Złom stalowy oczywiście, który mamy po 65 groszy za kilogram złomu. To jest 4 grosze. To jest dużo, nie? Dodajemy. Teraz w ogóle są tu 3 materiały, nie? A nie 4. Teraz będzie kable. Kable. Kable drożeją. Także nie nic, tylko się cieszyć. Mamy po 6 zł kabelki, 30 groszy. Dodajemy to wszystko. Oczywiście kabelki będą skórowane tym oto sprzęciwem, jeżeli nie widziałeś, tutaj jest właśnie, pojawia się film, zapraszam, opisuję jak działa i jak należy się tym obsługiwać. I kabelki prosto pójdą do tego urządzenia. Teraz lecimy, mosiądz żółty, nie? Mosiądz żółty, no trochę tego mosiądzu jest, dawno nie miałem tyle mosiądzu z niczego. Jakieś się duperela rozbierało, to takie było, a to jest porządne sprzęciwo, się zepsuło, całe szczęście. Jest 190 gram po 20 zł, 30 groszy, 3,76. 3,86. No, ale dodajemy. 4,20. 4,20 mamy za całość. Także już jest zarobione, nie? Na browarka będzie. Takiego oczywiście bezalkoholowego, bo to 4 zł kosztuje. I zostało nam miedziucha. I tak. Sama grzałka w tym oto sprzęciwie ważyła 115 gram. 115 gram. Tutaj rureczki dodajemy. No to 35 gram. Tutaj góra od tego dużego takiego 100 gram. I najcięższy element mamy 605 gram miedzi po... Nie wiem to po ile jest... Po 30 zł 50 groszy. Czyli daje nam to 18,45 za samą miedź. No to psisko, to ja nie wiem, co mu zrobię za chwilę. Nie, dodajemy. Czyli cały taki podgrzewacz dwukilowy daje nam 22 zł 65 groszy. Czy się opłacało? Sami mi na to odpowiedzcie. Ale jest mosiądz, jest miedź, trochę stali. No oczywiście nie liczyłem śrubek, bo śrubek tu jest fez już. Teraz zobaczymy, ile mam śrubek już. Śrubek mamy 2,170 kg. 2,170 kg mamy śrubek. To jest oczywiście do wygrania. No, nie, zobaczymy, ile mi się uzbiera przy jakiej ilości subów. Na razie mamy 2000 subów, lekko ponad. Dzięki, super, fajnie, że subuje. Dajcie lajka, oczywiście suba. To, tak jak mówiłem, zostawiam sobie. I co, do następnego. Trzymajcie się, na razie, cześć.